Czyli to są te warunki, o których no. mówimy. To są niezwykle ważne kwestie, które poruszasz, żeby wiedzieć, czy nie łamiemy tego artykułu 217, czy nie. Samo takie złamanie to już jest tak naprawdę wykroczenie, a jeszcze nikomu nic się nie stało. Najistotniejsze w tym jest odrobina praktyki. Po czym po roku okazuje się, że ani wydajność nie spadła, a jednak jest bezpieczniej i lepiej. I ci ludzie nagle się przekonują, że jest OK. Safety Session Dzień dobry. Z tej strony Maciej Skwierz. To jest Safety Sessions. Pierwszy na polskim YouTubie podcast o bezpieczeństwie dla szefów produkcji. Dziś moim gościem jest Jarosław Kukiełka, automatyk, ekspert od bezpieczeństwa maszyn z wieloletnim doświadczeniem. Trener: Prywatnie zaś laureat ostatniego Pyrkona w kategorii fantastycznie utalentowani, pisarz. Dzień dobry, miło mi wszystkich powitać. Miło mi również Jarku. Mieliśmy okazję wspólnie pracować, realizować razem projekty, i chciałbym z Tobą porozmawiać o ryzyku. Porozmawiajmy o tym, że mając park maszynowy na produkcji, musi szef produkcji wiedzieć o tym, że istnieje ryzyko. Nauczyć swoich ludzi to ryzyko rozpoznawać, przewidywać i zarządzać tym ryzykiem. Z Tobą zaś chciałbym porozmawiać o zjawisku, które się nazywa ryzykiem. Warunkowo akceptowalnym. Co mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom na ten temat? To jest bardzo dobry trop, ponieważ um, mój guru od ochrony przeciwporażeniowej w elektryce, um, dr Edward Musiał, pisał w swoich wielokrotnie takich już sięgających niemalże filozofii tekstach, że zerowe ryzyko to zmrzonka. Nie mamy co liczyć, że w jakiejkolwiek sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakąkolwiek maszyną, ryzyko będzie zerowe. Więc mówimy o ryzykach zawsze jakichś. One mogą być bardzo niskie, ale mogą być też bardzo wysokie. I czymś pomiędzy jest właśnie poziom ryzyka akceptowalny warunkowo. Co to znaczy? Generalnie są to ryzyka, które możemy zaakceptować, natomiast musimy tej akceptacji postawić pewne warunki. Czyli nie, po prostu bezwarunkowo. Możemy brać to też przez pryzmat niektórych, niektórej specyfiki maszyn. Mamy do czynienia z wieloma tysiącami wręcz norm dotyczących maszyn i jeszcze więcej chyba rodzajów maszyn istnieje. Także nie da się dla każdego wymyśleć jakiegoś jednego spójnego systemu bezpieczeństwa i także specyfika produkcji na niektórych maszynach bywa bardzo, bardzo wyjątkowa. Także jeżeli weźmiemy na taki tapet pilarkę, to zdamy sobie sprawę, że zawsze istnieje ryzyko, że ten operator zamiast... Po prostu deski podłoży tam swoje ręce i może stracić palce. Jest to specyfika pracy na tej maszynie. Jeżeli to nie jest maszyna zautomatyzowana, tylko ręczna, tak to niestety będzie wyglądała ta praca, czyli tutaj ten poziom ryzyka jest dość znaczący. Nasz kanał skierowany jest do szefów produkcji, którzy być może teraz podróżują do pracy i chciałbym, aby mogli zapamiętać bądź zapisać sobie w notatniku. Punkty, które będą mogli zadać na spotkaniach ze swoimi pracownikami. A zatem może powiedz teraz o jakichś przykładach takiego ryzyka warunkowo akceptowalnego, aby nasi rozmówcy mogli sobie lepiej zobrazować i odnieść do swojej specyficznej sytuacji, to o czym my dzisiaj mówimy. Całkiem sprawnie można to podciągnąć pod istniejące w rozporządzeniu w sprawach BHP. Prace szczególnie niebezpieczne. Prace szczególnie niebezpieczne zostały całkiem sprytnie określone, bo dają szeroką furtkę możliwości. Mogą być to prace związane z pracami w atmosferach wybuchowych, z pracami w, w bardzo niewielkich, wąskich przestrzeniach, pracach na wysokości, ale także mogą być to prace na przykład rozruchowe, testowe na maszynach. Wszelkie prace, które określi tak pracodawca w swoim regulaminie, albo są określone w taki sposób poprzez różnego rodzaju instrukcje, instrukcje eksploatacji konkretnych maszyn, które użytkujemy, skupiając się oczywiście na maszynach. Czyli, jeżeli mamy do czynienia z maszynami na przykład szczególnie niebezpiecznymi z załącznika czwartego dyrektywy maszynowej, poniekąd z automatu niektóre z tych prac mogą zostać uznane za prace szczególnie niebezpieczne. Bardzo częsty temat, z którymi się spotykamy, częste tematy, to Właśnie prace rozruchowe, montażowe, co wtedy, jak wtedy, czy te środki bezpieczeństwa powinny być już zaimplementowane? Hmm. Ocena ryzyka powinna przewidywać taką fazę życia jak prace rozruchowe czy też serwisowe. Natomiast nie oszukujmy się, wszyscy wiemy, jak wygląda życie, że to nie jest takie proste, zwłaszcza tego rodzaju prace na maszynach starych, które trudno zabezpieczyć w dobry, nowoczesny sposób wdrażając ogrom systemów bezpieczeństwa, dzieląc je na strefy. To są czasem sytuacje kompletnie niemożliwe. I prace serwisowe, naprawcze, konserwacyjne mogą na czymś takim być pracami szczególnie niebezpiecznymi. Co w związku z tym? Należy być przygotowanym do opracowania procedur, oddelegowania nadzoru, częstszych szkoleń pracowników, może nawet częstszych badań okresowych żeby jakąś psychomotoryczność i, i po prostu sprawność weryfikować. Weryfikować wiedzę, robić szczegółowe instrukcje pracy, sprawdzać wiedzę osób pracujących w tego rodzaju miejscach częściej, czy ona rzeczywiście pamięta, jak wyglądają te procedury i liczyć się niestety z tym, że to ryzyko, jak po prostu w ryzyku akceptowalnym warunkowo, może być po prostu ryzykiem wyższym. Czyli spróbuję podsumować to, co mówiłeś swoimi słowami tak, by mm, powiedzieć... Jeżeli nie mogę tego ryzyka zredukować, to muszę wykonać szereg dodatkowych czynności, o których teraz mówiłeś, aby pracownicy mogli pracować w środowisku, gdzie to ryzyko występuje. Czyli to są te warunki, o tak. których mówimy. A przykładowe ryzyko? Powiedziałeś rozruch maszyn, prace serwisowe, tak? Jakie tutaj zagrożenia mogą codziennie w zasadzie czy też regularnie, kiedy jest harmonogram czyszczenia maszyn, bądź serwisowania maszyn, jakie to najczęściej spotykane ryzyka e, możemy odnaleźć? Oczywiście możemy te ryzyka akceptowalnie warunkowo uprościć do pewnych bardzo prostych rzeczy, jak wysoka temperatura detalu po spowaniu. Ryzyko akceptowalnie warunkowo. Nikt nie będzie czekał pół godziny, aż detal ostygnie, bo maszyna ma produkować. Maszyny istnieją nie po to, aby były bezpieczne, tylko aby na nich produkować i jednocześnie, żeby były bezpieczne. Czyli chcemy jednak, żeby ona produkowała ta maszyna. Nie może być to kosztem bezpieczeństwa, ale pewne rzeczy akceptujemy. Wysoka temperatura OK, użyć rękawic ochronnych, szczypiec czegoś tam, co oddaje pracodawca do dyspozycji pracownikowi, i weryfikować. Sprawdzać, czy te rękawice nie są od roku przepalone. Pięć dziur już, bo akurat nie starczyło na nowe, albo się nie pomyślało o tym. To są ważne aspekty, i jednak weryfikować, czy taki pracownik. Chce też tak naprawdę o to swoje własne bezpieczeństwo troszkę zadbać. Wielokrotnie polegamy na tym ich rozsądku, i zwłaszcza w tych pracach ten ich rozsądek jest najistotniejszą częścią, ponieważ nie da się nad nim stać 24 godziny na dobę, czy też 8 w trakcie zmiany. Może dojść do sytuacji, w której jemu się nie będzie chciało założyć rękawic i chwyci gorący detal. Ale to, to, o czym mówisz, wskazuje na to, jak duże znaczenie ma czynnik ludzki w bezpieczeństwie maszyn. Wydawać się może, że skoro mówimy o bezpieczeństwie maszyn, no to mówimy o aspektach tylko technicznych, o aspektach związanych z mechaniką, automatyką bądź pneumatyką. Podczas gdy z Twojej wypowiedzi słyszę, i słyszałem to też, gdy rozmawiałem z Marcinem Lewandowskim, o tym, że czynnik ludzki jest tutaj jednym z podstawowych e, Elementów, no może niezbyt dobre określenie, ale elementów, o których musimy y, pamiętać. Edukacja, y, szkolenie jako nieodłączny element bezpieczeństwa maszyn, tak? Nierozerwalne kwestie, nierozerwalne tematy, ponieważ jeżeli ktoś, jak to się brzydko mówi, zechce sobie krzywdę zrobić, zawsze zdoła. No nie, nie wiadomo, jak byśmy mogli zabezpieczyć maszynę, zawsze uda się coś zrobić. Natomiast chodzi o to, aby jeżeli mówimy o tym ryzyku akceptowalnym warunkowo, pewnym podstawowym błędem jest zbyt częste uznawanie pewnych ryzyk za akceptowalne warunkowo. Podaj przykłady. Mówimy o rzeczach, które zdecydowanie łatwo, niewielkimi kosztami czasowymi, inwestycyjnymi, da się zabezpieczyć, a dla wielu jednak jest to wygodne. Dobra, przyklejmy piktogram, zrobimy procedurę. I będzie akceptowalne warunkowo. Nie zawsze to jest możliwe. Nie zawsze powinniśmy iść tą drogą. Rzeczywiście na te ryzyka akceptowalne warunkowo powinniśmy się godzić w chwilach, kiedy czujemy, że już wyczerpaliśmy pomysły na zabezpieczenie tego w sposób techniczny. I to jest ta chwila, kiedy przechodzimy troszeczkę bardziej tym ciężarem odpowiedzialności za to własne bezpieczeństwo na tego operatora. Brzmi to niezwykle interesująco. Czyli jeżeli. Z technicznego punktu widzenia niewiele więcej da się zrobić bądź gdy wypełniliśmy lub nie jesteśmy w stanie wypełnić wymagań opisanych w normach na przykład związanych z dystansowaniem bądź szczelinami technologicznymi no to wchodzimy w obszar ryzyka akceptowalnego warunkowo Ro Rozważmy sytuację jest sobie na zatłoczonej hali produkcyjnej linia Linia znajduje się praktycznie przy ścianie niemalże ale istnieje tam jeszcze przejście, logistyczne, jakieś komunikacyjne. Jest tam kurtyna, która po pomiarach no, okazuje się, że jest zdystansowana bardzo źle. Należało jest to kurtyna taka, której rozdzielczość już nie podlega jakby dyskusji, żeby było lepiej, czyli na przykład 14 mm kurtyna. Niewiele da się z tym dystansowaniem zrobić, bo żeby kurtyna nie weszła nam w obszar, np. ciągu komunikacyjnego, Mamy do dyspozycji 100 mm, a załóżmy, że wychodzi nam potrzeba odsunięcia o 600. Niewykonalne. Więc trzeba rozważyć innego rodzaju rozwiązania, na przykład rozwiązania w stylu osłon, ruchomych, zmiany na kręcówki, zmianę na inne systemy, które mogłyby nas tu chronić. Jeżeli tego się nie uda, no to musimy rozważyć, czy w ogóle dostęp do tego miejsca powinien iść, czy ta maszyna nie powinna zostać przesunięta. A niestety tego często brakuje, jedyne co się robi, piktogram i o temacie się zapomina. Nic się tutaj nie wykonuje. Czyli ryzyko akceptowalne warunkowo może być bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy kończą nam się techniczne możliwości, ale musimy podejść do tego w sposób profesjonalny, by nie uciekać się tylko do piktogramu, który może się okazać paradoksalnie dużym ryzykiem, gdyby doszło do wypadku. Oczywiście. To nie chcę mówić, że stanowi dla niektórych nawet zachętę do próbowania. Ja nie dosięgnę, ja nie zdążę. Bywa z tym bardzo różnie, ponieważ mając do czynienia przekrój firm przez całą Polskę, nie tylko, także Europę, widzimy ten poziom wykształcenia świadomości u operatorów skrajnie różny. Od naprawdę osób szalenie świadomych, bardzo wyczulonych, nieraz stawiających te wymagania wykraczające ponad normatywne. Do osób, dla których każdy element bezpieczeństwa jest tylko i wyłącznie jakąś przeszkodą. Szczególnie jeśli chodzi o to, by produkować dużo i na czas. To są często dylematy, z którymi się spotykamy. Jarku, w takim razie spójrzmy na to teraz z takiej perspektywy. Szef produkcji, który nas słucha dzisiaj, dojeżdża do firmy i na spotkaniu z zespołem mówi: Słuchajcie, panowie, słyszałem pojęcie ryzyko akceptowalne warunkowo. Jak u nas w firmie sprawa wygląda? Odpowiedzi, które słyszy, nie są jednoznaczne. Mówią, nie wiemy, musimy sprawdzić, dowiemy się, nie do końca mamy pewność, jak to zrobić. Jakie kroki powinien podjąć zespół ekspertów w firmie? Na co powinien zwrócić uwagę, aby wrócić do szefa naszego yy, słuchacza dzisiaj, po tygodniu, po kilku dniach i powiedzieć: oto konkretne odpowiedzi na Twoje pytania. Użyłeś słów zespół ekspertów, żeby tak spróbować, chociaż zacząć mówić o ludziach. Nie mam wątpliwości, że musimy mówić o szkoleniach. Nie da się oderwać tego ogromu wiedzy i bazować bez takich szkoleń rzetelnych, w których mamy realnie przedstawione i wytyczne prawne, normatywne, techniczne oraz umówione różne przykłady, po prostu bazując tylko i wyłącznie na doświadczeniu i o tym, co się słyszało od osób innych. Czyli chcemy, żeby ci ludzie mieli pewnego rodzaju wspólną bazę na dzień dobry. Porównywalny poziom wiedzy pod pewnymi względami. Ja ogólnie jestem zdania, że każdy, kto pracuje z maszynami, niezależnie czy zajmuje się ich kupnem, sprzedażą, produkcją, to już w ogóle, ale także sprzątaniem, nawet znane mi są przykłady wypadków podczas sprzątania maszyn, i to zewnętrznych firm, które teoretycznie nie mają nic wspólnego z czymś takim, operatorzy, Szefowie produkcji działa BHP to jest rzecz oczywista i, i, i utrzymanie ruchu. Każdy przynajmniej raz w życiu powinien zainteresować się szkoleniem związanym z bezpieczeństwem maszyn. I tu naprawdę nie chodzi o to, aby stać się nagle ekspertem, tylko żeby gdzieś się czerwona lampka zaświeciła, jak coś nagle wydaje się podejrzane. Ponieważ bez czegoś takiego, bez pewnej bazy. No, zawsze możemy stwierdzić, że ok, jest to w porządku i nie jest to w porządku. Jak rzeczywiście po tym, co powiedziałeś, po tym pytaniu ocenić? Przyjdzie do mnie pięć osób i każda powie coś innego. Bez wspólnej bazy i bez takich wytycznych opierania się na realnych rzeczach czy przepisach, normach, trudno to później takiemu szefowi zweryfikować. W co wierzyć? Czyli z jednej strony pytanie numer jeden. Czy nasze maszyny bądź w naszych maszynach odnajdujemy ryzyko akceptowalne warunkowo? A drugie pytanie, czy my wiemy, czy nasi eksperci, nasi specjaliści mają wystarczającą wiedzę, by takie ryzyko rozpoznać? Zatem skoro mowa o wiedzy, to czego się powinni nauczyć? Tak? bo szef produkcji może dzisiaj podjąć decyzję: "Aha, muszę Przeszkolić swoje zespoły. Ok, to czego powinien oczekiwać od firmy szkoleniowej bądź od nich samych, aby oni wiedzieli, czego mają się nauczyć? To są niezwykle ważne kwestie, które poruszasz. Kodeks pracy mówi wprost w kilku miejscach, że to pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa na zakładzie pracy. Artykuł 217 Kodeksu Pracy mówi jeszcze dobitniej, że wręcz nie wolno wyposażać miejsc pracy maszyny i wszelkiego innego rodzaju urządzenia, które są niezgodne z właściwymi wymogami, właściwych norm, dyrektyw i tak Czyli już ktoś w zakładzie powinien się w tym wszystkim orientować, żeby wiedzieć, czy nie łamiemy tego artykułu 217, czy nie. Samo takie złamanie to już jest tak naprawdę wykroczenie, a jeszcze nikomu nic się nie stało. Także jak tę wiedzę posiąść? No między innymi szkoleniami. Mówimy o powiedzmy bazowym, dwudniowym szkoleniu w skali całego życia, jako takie totalne minimum. To jest naprawdę nic. Nie chodzi o to, żeby robić z siebie ekspertów. Ci, którzy chcą poznać tego więcej, rzeczy cykliczne i tak dalej. Natomiast najistotniejsze w tym jest odrobina praktyki. Można 4-5 dni spędzić na wkuwaniu teorii, i nie da to takiego efektu jak realne warsztaty z oceny ryzyka. I to mamy przetestowane wielokrotnie, że ten efekt jest zgoła zdecydowanie większy, lepszy. Widzimy, że kiedy ludzie patrzą na slajdy, a kiedy jednak podejdą do maszyny i sami pod na przykład naszym nadzorem przeprowadzą taką ocenę ryzyka już na maszynie, nie na slajdach, nie na obrazkach, tylko przy maszynie i zadadzą pytania, mają wątpliwości, ale my jesteśmy obok podczas takich warsztatów, podpowiadamy, mówimy, tłumaczymy, jak, na co zwrócić uwagę, to jest zupełnie inny efekt czegoś takiego. I później tą drastyczną różnicą jest, kiedy człowiek po szkoleniu czysto teoretycznym na slajdach. Podchodzi do maszyny i zaczyna się grapać w głowę, a jednak już ktoś, to przy maszynie był i raz przebrnął taki proces, to jest tylko raz. Mówimy zazwyczaj o nie wiadomo jak wielkich maszynach, liniach, ale już jest zupełnie inne podejście. Czyli uważamy, że tutaj trochę tej praktyki jednak jest bardzo potrzebne, do tego, aby ta teoria jednak nagle po wypełnianiu takiego protokołu odbiorowego stała się zupełnie czytelniejsza. Czyli de facto wysyłając ludzi na szkolenie, na warsztat w zasadzie, nie tylko szkolenie, możemy zyskać nie tylko to, że oni się dowiedzą dokładnie w szczegółach, co powinni sprawdzić, ale też możemy liczyć na to, że jedna z maszyn, na której będą praktykować zostanie już w jakiś sposób poddana weryfikacji. Oczywiście. To w takim razie spróbujmy podsumować yy, naszą dzisiejszą rozmowę tak, aby nasi słuchacze mogli wynotować, zapamiętać dwa, trzy punkty, które mogliby poruszyć w swoich firmach, jeśli chodzi o ryzyko warunkowo akceptowalne. Na pewno nie należy ulegać pewnej panice, jeżeli gdzieś spotykamy się z ryzykiem na maszynach i tylko działać z głową. Nie podlegać takiej presji, że wszystko może być ryzykiem akceptowalnym warunkowo. Pamiętamy, co się da zabezpieczyć w miarę sensownie prosto. Trzeba to zrobić, zanim stwierdzimy, ok, procedury. Czyli to jest taka rzecz pierwsza. Drugą rzeczą, nie bać się tych zabezpieczeń prób testów, ponieważ wielokrotnie spotykaliśmy się z tym, wręcz z buntem pewnego rodzaju, już nie mówię nawet działów produkcji, ale samych operatorów, że mamy do czynienia z niechęcią. Są środki bezpieczeństwa, to będzie działać źle, wolno, będzie nam przeszkadzać, po czym po roku okazuje się, że ani wydajność nie spadła, a jednak jest bezpieczniej i lepiej. I ci ludzie nagle się przekonują, że jest ok. No i finalnie należy pamiętać o tym, że Podejmując decyzję, że coś akceptujemy jakieś ryzyka jako akceptowalne warunkowo, bierzemy za to odpowiedzialność. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia ja również do usłyszenia. Podcast Safety Sessions można oglądać i słuchać na YouTube oraz na Spotify. Publikujemy nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Lista już opublikowanych i dopiero zaplanowanych sesji jest dostępna na oficjalnej stronie podcastu safetysessions.info. Można tutaj przeczytać pełną transkrypcję każdej sesji, wyszukać odcinki poświęcone interesującemu nas obszarowi bezpieczeństwa pracy, poznać tematy zaplanowanych sesji oraz zapoznać się z zapraszonymi ekspertami. Linki w opisie.